cały czas wstrzymane kolejne postępowania mające na celu określenie wysokości opłaty. Oczywiście są wydawane decyzje. Niektóre decyzje są zaskarżane. Ostatnia decyzja została utrzymana w mocy, do której odwołał się mieszkaniec, który uważa, że nie powinien płacić żadnej opłaty za odprowadzanie odpadów. No jednak kolegium rację przyznało nam. Dalej przygotowaliśmy umowy o administrowanie domów ludowych na terenie gminy. I tu proszę Państwa dwa zdania ostrzeżenia. Otóż w związku z tym, że prawie 10 już świetlic mamy wyremontowanych dzięki pieniądzom gminnym, czyli z programu PROW-u, i w umowie z Urzędem Marszałkowskim jest zapis mówiący o tym, że nie możemy tych świetlic oddawać w posiadanie. I w rozumieniu kodeksu cywilnego użyczenie jest również formą posiadania. W związku z tym musieliśmy tę umowę wypowiedzieć, ale może do końca nie zostały zawarte, bo nie został podpisany protokół przekazania, ale mimo to musieliśmy rozwiązać te umowy i podpisać tak zwane umowy o administrowanie, czyli z osobą, która jest tak naprawdę przedstawicielem gminy, która będzie odpowiadać za utrzymanie, za porządek i w jaki sposób tam będzie regulować korzystanie z tej świetlicy przez różnego rodzaju organizacje. I oprócz tego będziemy podpisywać, jesteśmy w trakcie podpisywania umów, takiego porozumienia z organizacjami, które działają w tych świetlicach, na pokrywanie kosztów związanych z użyciem energii, woda i tak dalej, i tak dalej. Także tą formę musimy zmienić, bo w przeciwnym wypadku Urząd Marszałkowski by nam zarzucił, że te świetlice poszły w posiadanie i wówczas musielibyśmy zwracać pieniądze z odsetkami. Znaczy te, które otrzymamy do finansowania z PROW-u. Ale myślę, że to jest takie rozwiązanie, które chyba też będzie korzystne dla innych świetlic. Ale na razie tam pozostajemy przy umowach użyczenia. Jeszcze nie zdołałem. Przy umowach użyczenia i jeżeli w przyszłym roku uda nam się pozyskać jakieś tam kolejne pieniądze na dalsze remonty, jak taki zamysł jest, to oczywiście te umowy zostaną wypowiedziane. Proszę. Tak, jeszcze jest ważna sprawa. Już na liście został podpisany akt notarialny na sprzedaż budynku po byłej szkole w Rokrzyca. Po przetargu udało się sprzedać ten budynek dla oddziałku za kwotę 483 000. Akt został podpisany, czyli już w tym momencie właścicielem, nie jesteśmy właścicielem budynku i działki. Zgodnie z zamiarem nowego nabywcy ma być uruchomiony gminny, może mówić, dom pomocy społecznej. Myślę, że będzie to bardzo korzystne dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i również dla mieszkańców, bo jest szansa zdobycia jakiegoś tam miejsca pracy. Dalej referat wodociągów, kanalizacji. Tradycyjnie, tak jak Państwa informuję, na każdym posiedzeniu sesji liczne usuwanie różnego rodzaju awarii na sieciach, na hydrantach, na zasuwach, na tak zwanych imerach, wydawanie warunków technicznych, tak zwane odbiory techniczne i oprócz tego większe prace związane z naprawą różnego rodzaju samochodów, sprzętu, który jest w dyspozycji tego referatu, między innymi malowanie koparki, naprawa mienia,
dalej utrzymanie, eksploatacja ujęć. Między innymi w tym okresie miała miejsce naprawa instalacji elektrycznej w ujęciu w Gomulinie, podobnie w Rokrzycach, podobnie w Borowej. Również utrzymywanie nowo wybudowanej kanalizacji i różnego rodzaju roboty związane z dostarczaniem wody, odbiorem ścieków, funkcjonowaniem całego referatu. Dalej referat budownictwa wykonał następujące prace. Otóż powiem prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej dla dróg realizowanych z ustawą Bujny, Wola Krzysztopolska Spacerowa bez nazwy i ulica projektowana, to o czym rozmawialiśmy przy zmianach budżetu. No, ta procedura nadal się przedłuża. Na ten moment firma, która wygrała to zadanie, pochodzi adrykańska, bodajże, czy dobrze kojarzę, wykonała dwa projekty, natomiast jeszcze trzy projekty są w trakcie, ponoć na ukończeniu. Zgodnie z zapisami naszej umowy, no będzie, niestety trzeba będzie firmę ukarać karami za nieterminowość. Zleciliśmy wykonanie, zgodnie z sugestią tej komisji, wykonanie ekspertyzy technicznej w placu w Bogdanowie. Wykonaliśmy remont chodnika przed domem ludowym w Jeżowie i tutaj udział w tych pracach wzięli strażacy. Myśmy dokonali zakupu materiałów, natomiast robocizna w zakresie położenia tej kostki była po stronie druku OSP w Jeżów. Dalej został zakończony remont parkietu w sali w zespole szkolno-gimnazjalnym Woli Krzysztopolskiej w związku z zalaniem przy pomocy pieniędzy uzyskanych z ubezpieczenia. Również zakończyliśmy remont pomieszczeń Orlika przy Gminnym Ośrodku Kultury Woli Krzysztopolskiej i znowu, proszę Państwa, firma no, zakończyła tę pracę, ale nie w terminie i również w tym zakresie, jak dobrze pamiętam, tych kar będziemy za nieterminowość naliczać w wysokości około 700 zł. Trwają prace związane ze zmianą studium warunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Procedura, nie chcę tu się powtarzać, ale znacie Państwo, procedura długa, skomplikowana. Nabywają w tej chwili tak zwane uzgodnienia z różnych instytucji. Po otrzymaniu tych wszystkich uzgodnień będzie tak zwana debata publiczna, czyli cały ten projekt, ta aktualizacja studium będzie wyłożona, będzie można składać różnego rodzaju wnioski. My te wnioski będziemy rozpatrywać pozytywnie bądź negatywnie i następnie aktualizację studium przyjmować poprzez przyjęcie stosownej uchwały Rady Gminy. Dalej przeprowadziliśmy czyszczenie rowów w miejscowości Rokrzyce drugie, dalej sprzątanie śmieci przystanków, koszy przystankowych. No jest to, proszę Państwa, niestety zadanie bardzo trudne. Ja to nazywam walką z wiatrakami, bo na bieżąco usuwamy te śmieci, ciągle się pojawiają. Można tutaj rozważyć i poważnie rozważam zwiększenie częstotliwości sprzątania, no ale trzeba się liczyć z tym, że to duże pieniądze i nie wiem, czy zwiększenie tej grupy o jeszcze raz tak większą sprawi, że na co dzień nie będziemy potykać się o śmieci w różnego rodzaju miejscach publicznych. No, mieszkańcy muszą również sami dbać o to. No właśnie. Rozważamy właśnie taki przetarg, wyłonimy firmę, która ewentualnie będzie jakąś tam częstotliwością jeździć raz na, nie wiem, 2-3 dni, tydzień i te przystanki sprzątać. No ale, proszę Państwa, ani wójt, ani rada nie zaśmieca tych przystanków, także tutaj
Tu też trzeba stosować jakiś apel pod adresem mieszkańców, no, żeby dbać o swoje miejsca publiczne, bo czy chcemy, czy nie chcemy, za tych, którzy świecą, całe społeczeństwo płacić musi, żeby to zdjęcia zrobić. Dalej, poprawa przejezdności dróg poprzez wyrównanie i wałowanie, i takie prace miały miejsce na drodze Krzyżanów Pięki, drodze łączącej dwie gminy, jak i również miejscowości Bliźń w okolicach pani Motylskiej. Tak? Tomaszu, oczywiście podnosimy w tej chwili, bo jest tam straszne zaniżenie tej drogi. Oczywiście tam są dwie albo trzy posesje, no ale ci ludzie też chcą wyjeżdżać z swoich posesji najlepiej drogą asfaltową, no ale na terenie gminy takich dróg jest po prostu mnóstwo. I oczywiście te prace polegały na tym, że najpierw chcemy to zaniżenie wynieść w górę i następnie położyć wierzchnią warstwę żwiru, żeby tą przejezdność poprawić. I jak się uda w przyszłym roku tą nawierzchnię utwardzić. Najlepiej tym destruktem, o który tak zabiegam od dłuższego czasu i żeby tutaj nie zapeszyć, to jest szansa w przyszłym roku zdobycia sporej ilości tego materiału z uwagi na to, że najprawdopodobniej ma być frezowany odcinek wiaduk Piotrkowski Jeżów. Takie mam informacje z Generalnej Dyrekcji i mam swego rodzaju przyobiecane, że jeżeli dojdzie do tego frezowania, to ta ilość zbędna wykonawcom będzie sprzedana nam. Na pewno byśmy tym materiałem poprawili przejezdność na licznych drogach już jakichś drugo- trzeciorzędnych. Tam jest jedna, dwie posesje. Państwo wiecie, tych dróg jest mnóstwo. No wszyscy proszą, domagają się utwardzenia, jakie są czasy. Dalej również, no właśnie w tym zakresie udało się między sesjami rozłożyć destrukt na drodze w kolonii Obrzężów. Ponadto miał miejsce montaż znaków drogowych w takich miejscowościach jak Kamienna, Borowa, Woźniki, Kolonia, Strazy, w Piekarki, Obrzężów i Kolonia Obrzężów. Również wykonaliśmy i oznaczyliśmy przejście dla pieszych w miejscowości Wolna Krzysztofowska przy Dino. Również łatanie dziur czy nierówności na moście w miejscowości Paźniewiczki. Jeżeli chodzi o referat budownictwa i chyba najważniejsze sprawy dotyczące zamówień publicznych, i przeprowadziliśmy następujące postępowania w ramach tak zwanej kwoty, do kwoty 14 tysięcy euro. I tutaj na wykonanie remontu wentylacji pomieszczeń kotłowni olejowych w Szkole Podstawowej w Parzniewicach została wyłoniona firma Blachmedda z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę 4350 zł. Również przetarg ograniczony, dostała opon z montażem dla naszej maszyny, ciągnik Zetor. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MedGum, Łukasz Matczak, kwota 3300. Utrzymanie czystości budynku Urzędu Gminy, ponieważ poprzednia umowa kończył się termin, również przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe. Została wyłoniona stety czy niestety inna firma, bo dotychczas na Inwemer nie był taki zły, ale niestety w tej rywalizacji przetargowej przegrał z firmą AGP Grupa Polska, to jest Dąbrowa Chełmińska, za kwotę 2884
złotych 35 groszy miesięcznie. Czyli będziemy za sprzątanie płacić jeszcze mniej. Dotyczy to oczywiście również referatu wodociągów i kanalizacji. Natomiast no, jak przełoży się to na jakość, będziemy obserwować w nowym roku. Również przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe na wykonywanie badań wody na 2014 rok. I tutaj najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SGS Eco Projekt z Pszczyn za kwotę 13 339 zł. Również przeprowadziliśmy postępowanie na dostawę urządzeń do czyszczenia kanalizacji i tutaj dogoniliśmy firmę AMB, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy za kwotę 5658 zł. Podobny przetarg był przeprowadzony na tak zwaną zadymiarkę, która jest niezbędna do sprawdzania przyłączy deszczowych i sanitarnych. Tu niestety przetarg unieważniliśmy, ponieważ dwie oferty, jakie zostały złożone przez firmę, nie odpowiadały wymogom, jakie postawiliśmy w specyfikacji. W związku z tym trzeba było przetarg unieważnić i rozpisać kolejny. I duże przetargi nieograniczone na dostawę oleju opałowego w ilości 250 tysięcy litrów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Petrolis ze Zwolenia za kwotę 874 047 zł. Dalej. Oni głównie dają upust od ceny orlenowskiej na licznik, bo tam 4%, a do tej pory 3,5 czy 3,3. To jest taki mniejszy 7, nie, więcej upust. Nie. 7 jest na ponad 1000 szkoła w Woli. 60 budynki. Może pytania później. Teraz również podobny przetarg dla strażaków, czyli na ubezpieczenie w zakresie następnych nieszczęśliwych wypadków. I tutaj mamy najkorzystniejszą ofertę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Kompensa za kwotę 11 360 zł. Oczywiście na cały rok. Również to, co nas zawsze trapi, boli, przeprowadziliśmy przetarg na wyładowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt i pobyt oczywiście w schronisku, bo taki jest wymóg ustawowy. I proszę Państwa, ta sama firma, która podpisywała umowę w ubiegłym roku, złożyła ofertę 115 441 tysięcy. Tyle nas będą kosztować pieski, które są w tej chwili już w schronisku. Natomiast no, niewykluczone, że w przyszłym roku trzeba będzie odłożyć kolejne. Zniósł 7,50. To jest, proszę Państwa, mora wszystkich. 115 441. To są te pieski, które tam są już. Ale dobrze pamiętam, jest ich około 70. Nie, 40 pali. W każdym razie trzeba się liczyć, proszę Państwa, z tym, że w przyszłym roku kolejne dojdą. No jest to niestety zmora wszystkich samorządów, bo jak widać, ta kwota tylko wzrasta. Także te rozwiązania prawne no niezbyt są korzystne dla budżetu gminy. Również, jak Państwo wiecie, ogłosiliśmy potężny przetarg na budowę kanalizacji w miejscowości Bujny Gąski Glina. To znaczy 99% kanalizacji będzie w Bujnach.
ale ponieważ tam małe odcinki dotykają dwóch miejscowości, Zęsy i Gdynia, tak się to nazywa, z uwagi na dla przypomnienia, szacowany koszt 7,5 miliona złotych. No i to, co dzisiaj mówiliśmy o tej korzystności pobierania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu. Czyli dzięki temu, że mamy tą bardzo korzystną pożyczkę, dzięki temu, że mamy dotację bezzwrotną tam w wysokości 820 chyba tysięcy i dzięki temu, że mamy około 4 milionów złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tą wielką inwestycję wykonujemy przy udziale naszych pieniędzy w wysokości 300 tysięcy. No można czekać rok, dwa, trzy, pięć, aż uskładamy te pieniądze. Ale przypuszczam, że przez te 5 lat byśmy trudno byłoby uskładać tych pieniędzy. Dlatego z takich funduszy, z takich pożyczek, proszę Państwa, korzystać trzeba. Bo dzięki temu już mamy pierwszy etap wykonany. Mamy nowoczesną oczyszczalnię, wchodzimy w tej chwili w bujny i to już zacznie na pewno owocować i procentować na przyszłość. To, co ja zawsze podkreślam, należy ciągle zabiegać o poprawę tak zwanego wskaźnika zaludnienia, bo nasz problem naszej gminy to jest niski wskaźnik zaludnienia i nie muszę tutaj tłumaczyć, jak to się przekłada na wysokość budżetu i dalej na oczekiwania mieszkańców. Także tu z uwagi na ilość pytań, jakie wpływają, termin otwarcia przesunęliśmy do 10 stycznia. Termin zakończenia bodajże 30 września tego przyszłego roku, 2014. Mogę powiedzieć, że konkurencja będzie silna, ponieważ ujawniło się już kilkanaście firm. Dalej przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek o płatność na zadania wykonane w tym roku modernizacji domów ludowych w Koziorogach, w Kadzewie, w Pawłowie Górnym, czyli roboty już zostały odebrane. Wniosek został złożony, czekamy teraz na wpływ wpłaty pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego. Również złożyliśmy wniosek o uruchomienie zwrot dotacji na budowę Centrum Sportowo-Edukacyjnego w Bujnach do ministerstwa i oczekujemy z niecierpliwością na wpłatę kwoty 400 tysięcy złotych. Informowałem na poprzedniej sesji bodajże Państwa, że mamy problemy z wypłatą. Takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy żadnej inwestycji, bo jest spór pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami. Jest tak zwana kwota sporna. Jak dobrze pamiętam, to jest kwota 600 bodajże 50 tysięcy złotych, którą nie możemy nikomu wypłacić, bo my w myśl przepisów kodeksu cywilnego odpowiadamy również solidarnie w stosunku do podwykonawcy. Generalny wykonawca złożył pismo, z którego wynika, że podwykonawcy X należy się 100 tysięcy złotych, natomiast podwykonawca stwierdził, że mu się należy 200 tysięcy złotych. I teraz ten spór musi być rozstrzygnięty przez wykonawców i podwykonawców i w związku z tym był zamysł taki, żeby te pieniądze, które mamy, które chcemy wypłacić, włożyć do tak zwanego depozytu sądowego, ale w międzyczasie, proszę Państwa, zaczyna się sprawa klarować, ponieważ wpływają tak zwane porozumienia pomiędzy podwykonawcami a generalnym wykonawcą. Jeżeli, mówiąc w uproszczeniu, się dogadają i nie będzie zastrzeżeń, to wtedy nie musimy tych pieniędzy umieszczać w depozycie, bo jest to, proszę Państwa, bardzo skomplikowane. Musimy w stosunku do każdego podwykonawcy składać odrębny wniosek. Jest to kosztowne i czasochłonne.
Także oby te porozumienia zostały zawarte między wszystkimi podwykonawcami, generalnym wykonawcą, a jest ich, jak dobrze pamiętam, 9. No i oprócz tego informuję, o czym chyba już informowałem, iż na liście, w związku z tym, że wykonawca nie wykonał inwestycji w terminie, naliczyliśmy kar w wysokości 400 tysięcy złotych. No i z tego powodu każdy się cieszy. Tyle, proszę Państwa, tych wielkich spraw. Nie chcę wchodzić w jakieś tam drobne szczegóły. Jeszcze na koniec praca związana z reprezentacją gminy na zewnątrz. Jak Państwo doskonale wiecie, ten miniony okres to okres świąteczny, także bardzo dużo spotkań wigilijnych, między innymi w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Woli Krzysztopolskiej, w przedszkolu samorządowym, spotkanie z kołami gospodyń wiejskich przy okazji konkursu stołów wigilijnych, spotkanie w Woźnikach z całą bracią strażacką, jak to panem prezesem nazywamy, gdzie zaszczycił nas europoseł pan Janusz Wojciechowski, łącznie z panem radnym w sejmiku województwa, panem Piotrem Grabowskim. Ponadto również uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym w starostwie. Pan starostwa zawsze bogato, obficie i można powiedzieć bardzo tak wnikliwie pielęgnuje tą tradycję wigilijną. I oczywiście również taka wigilia odbyła się w tym pomieszczeniu z pracownikami Urzędu Gmin. Tyle i skoro jestem przy głosie, proszę Państwa, mogę go nie dostać, to chciałbym wszystkim Państwu złożyć jak najserdeczniejsze życzenia w nowym 2014 roku, życzyć Państwu miłej zabawy sylwestrowej i oby nowy rok dał Państwu wszystkiego, czego sobie tylko Państwo wymarzyliście. Oby nowy rok sprawił, aby Państwu się darzyło, mnożyło, szykowało i nic w nowym roku nie brakowało. Dziękujemy bardzo za życzenia. Myślę, że jeszcze do życzeń to przejdziemy. A zanim przejdziemy do pytań nad sprawozdaniem pana wójta, chciałbym powitać gości przybyłych na dzisiejsze obrady sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Tak. To proszę się zapisać do pani Jolanta Karwińska. I ktoś jeszcze? Tak, no też musimy stworzyć listę i zaakceptować ją. I ktoś jeszcze? Może ja, Magiera Sławomir. I proszę teraz Radę o zaakceptowanie tej listy. Tych trzech osób, które chciałyby zabrać głos na dzisiejszej sesji. Kto jest za udostępnieniem? Przyszli. Dziękuję jednogłośnie, także czy teraz pozwolimy, czy pytania? Teraz? To bardzo proszę, jeżeli Rada wyraziła zgodę, proszę bardzo o zabranie głosu. Bardzo serdecznie dziękuję Wysokiej Radzie za to, że możemy wypowiedzieć się na dzisiejszej sesji. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, myśmy dzisiaj przyszli tak naprawdę z prośbą, z protestem, które chcemy złożyć na ręce Pana Wójta gminy, a dotyczy to przedsięwzięcia, które polega na zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjnej na halę produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów w miejscowości Wola Krzysztoporska na działkach. To są działki, które znajdują się na terenach po ZWD. Mówię o tym, bo może nie wszyscy z Państwa wiedzą, ale rzecz toczy się już od przynajmniej z udziałem społeczeństwa od ponad 1,5 roku. Przeczytaliśmy obwieszczenie na tablicy ogłoszeń, że wpłynęła sprawa, jak gdyby ponownie będzie rozpatrywana z udziałem społeczeństwa, która została umieszczona na tablicy ogłoszeń około w połowie, no, około gdzieś powiedzmy 10 grudnia.
Na stronie internetowej informacja ukazała się 9, jest z 2 grudnia. I po tym, że można wejść i się zapoznać z dokumentacją, ja osobiście też byłam, bo nie tylko ja, zobaczyliśmy się, że dokumenty niektóre, a chodzi tutaj o opinię, postanowienie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wpłynęło do naszego urzędu 10 października. Myśmy zostali powiadomieni dopiero 9 grudnia. Fakt, 21 dni mamy fakt na wypowiedzenie się, to jest do 30 grudnia. Ale proszę Państwa, to jest okres przed świętami. Każdy dobrze wie, jak funkcjonuje u nas, jakie znaczenie ma tradycja, więc ludzie myślą bardziej o tym, co na stole, jak świętować, ale sprawa ta jest dla nas bardzo ważna i zorganizowaliśmy takie zebranie, które odbyło się 20 grudnia. Mamy zebrane podpisy, które wyrażają sprzeciw wobec, powiedzmy, planowanej inwestycji przez pana Stracha na terenach, o których już mówiłam, czyli na terenach WZPB. Jest opinia, postanowienie z RDS-u. Przeczytaliśmy to. Jest wiele wątpliwości, ale jest cała w tym fajna sprawa, że tak naprawdę wiele rzeczy zależy od władzy gminnej, czyli od pana wójta, który z tą opinią może się liczyć lub też nie, bo to jest opinia, a udział społeczeństwa zapewnia nam prawo i myśmy z tego prawa skorzystali. Panie wójcie, jest tutaj wszystko opisane. Jest złożonych, w tej chwili mamy założonych 459 podpisów, ale jeszcze lista. Listy są w biegu. I powiem szczerze, w obawie i trosce o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, które gwarantuje nam nasze państwo i konstytucja, my jako mieszkańcy nie wyrażamy zgody na to, żeby takie przedsięwzięcie jak zmiana użytkowania hali z powstaniem odpadów składowiska znajdowała się na terenie Woli i w ogóle naszej gminy. Opisaliśmy już wcześniej dlaczego, bo to nie jest pierwszy protest, który składamy na ręce pana wójta, ale również muszę powiedzieć, że w międzyczasie wiele rzeczy się też wydarzyło i to w naszym bliskim sąsiedztwie, bo w Bohatowie. Taki pożar składowiska śmieci, proszę Państwa, był i to jest opublikowane, ja tutaj zostawię zero parę takich materiałów. W ubiegłym roku koszt gminy tego pożaru wynosił 80 tysięcy, a w tym roku 150 tysięcy musiała, że tak powiem, swojego budżetu wydać gmina Bełchatów. Pani burmistrz, nie mówię, tak, o zero. To jest pani na zero, nie Bełchatów. Ale powiem Bełchatów. To nie mówię, bo sąsiedztwo. Nie mówiła Pani o gminie Bełchatów. A tak, to nie jest jeden precedens. Ale proszę Państwa, jest tutaj wypowiedź pani burmistrz, która, no mówię szczerze, na kobietka do 26 instytucji się zwracała, żeby jej ktoś pomógł. Później napisała pismo do prokuratury, bo jak się zapaliło, to się paliło pięknie. I paliło się przez przynajmniej 5 dni. Jakie koszty są, to wszyscy doskonale wiemy. My również prosimy też w tej swojej petycji o to, żeby się mogła wypowiedzieć tutaj straż. I mamy nadzieję, że w tym okresie, gdzie sobie życzymy wszystkiego najlepszego, pani wójcie, może będziemy mieć nadzieję na to, że rozpatrzy pan tą naszą prośbę i protest. Jeżeli pan pozwoli, to ja na ręce pana złożę tą wersję jeszcze. Proszę bardzo. Jest, są podpisy i jeszcze chodzą. Dobrze? To na dziennik, potwierdzenie. Dobrze. Tak jest, mamy kopię, ale żeby pan wiedział, że to jest złożone. Kopia mam w tej chwili, chyba że pan sekretarz nam tu pomoże. Weźmie to i pójdziemy razem. No proszę bardzo. Ale nam chodziło o to, że tak, gdzie jest złożone, powiem, podpisy chodzą. Ja tutaj zostawię jeszcze, może państwo sobie przeczytacie, bo to nie wszyscy, proszę bardzo. Jeśli są koszty, proszę uprzejmie. Tam jest problem też tego. Także bardzo serdecznie dziękujemy za umożliwienie nam się wypowiedzieć. I może tutaj jeszcze ja to nadmienię, mieszkańcy. Że ta inwestycja ogółowi społeczeństwa, mieszkańcom Woli, całej gminy, nikt nam nie daje. A wprost przeciwnie. A wprost przeciwnie. Wola będzie kojarzona, bo potrzebuje 40 tysięcy śmieci komunalnych. A tutaj będzie przetwarzane 42 tysiące ton. I to jest kwestia transportu, bo to trzeba przywieźć, prawda, przerobić i wywieźć. Czyli dziennie co najmniej 40 tyrów będzie jeździło tutaj lokalnymi drogami. Pan wójt z troską tutaj się wypowiada o naszych drogach. I teraz co z tymi drogami będzie? Że tutaj, że nie ma dużej
że ludzie nie przyjeżdżają, prawda, do nas mieszkać, no, a to teraz w ogóle nie przyjadą, będziemy się kojarzyć z centrum śmieci, no bo tak jest, no. Nie ma to żadnej korzyści dla naszej gminy, a wprost przeciwnie. Także naprawdę bardzo. Bardzo serdecznie prosimy o wzięcie pod uwagę tutaj naszych próśb. Jeszcze pan. Ja chciałem się zapytać o szatnię na Orliku, ze swą szatnią na Orliku, bo niby Orlik oddany, a nie ma tej szatni. No to myślę, że tutaj już tą sprawą radni zajmą się. Pan chciał, no to może zostać, ja nie ma. Bo jeden remont był robiony, teraz drugi i nie widać efektu. No może tylko na to jedno pytanie poprosimy o odpowiedź. Proszę pana, proszę państwa, tak jak informowałem w sprawozdaniu działalności między sesjami, nie chcę tutaj tworzyć wywodów, bo historia szatni jest bardzo długa. Zapewne pan jest rozeznany, że po wykonaniu Orlika i również szatni doszło do zalania budynku, między innymi tej szatni. I myśmy odzyskali pieniądze w ramach ubezpieczenia i z tych pieniędzy te prace zostały wykonane dosłownie kilka dni temu, także za moment szatnia będzie do dyspozycji. A kiedy wydać? No, teraz jest zamknięta szatnia i Orlis, prawda? Proszę państwa, bo jak powiedziałem, lada moment, lada dzień niedawny, dosłownie 3-4 dni temu, wykonaliśmy odbiór prac, które wykonywał wykonawca. Tam będą jeszcze naliczane kary, czyli w momencie, kiedy wypłacimy pieniądze, zakończymy inwestycje, jak najbardziej pani dyrektor dostanie sygnał, że z szatni można korzystać i to jest kwestia. Bo jak na razie to nie można było korzystać i to dłuższy czas. Proszę państwa, no jak mówię, nie chcę tutaj długo się wywodzić, bo państwo radni doskonale ten temat znają. Jest długa historia, no niestety, no ja nie chcę tutaj udowadniać, bo już tyle razy tu wyjaśniałem sprawę zalania. Niestety były ulewy potężne, to spowodowało, że doszło do zalania budynków. Zatem podjęliśmy tutaj bardzo drogie inwestycje typu wykonanie izolacji całego gminnego ośrodka kultury. To kosztowało, może mi skarbnik przypomni, około 67, coś takiego. W każdym bądź razie po wykonaniu drenażu, odwodnienia, izolacji fundamentu całego gminnego ośrodka kultury dzisiaj jest dobrze i trzeba było najpierw wykonać tą izolację całego gminnego ośrodka kultury, żeby przystąpić do remontu szatni, które zostały zniszczone w wyniku zalania. I tak jak powiedziałem już wcześniej, te roboty zostały wykonane i lada tydzień, bowiem szatnia będzie do dyspozycji. Jak to będzie otwarty Orlin? Tak, w tych godzinach urzędowania. Natomiast proszę państwa, tu oczywiście przyjmuję ten protest. Jak najbardziej w postępowaniu administracyjnym w zakresie wydawania bądź odmowy wydania decyzji środowiskowej. Przepisy przewidują, tak jak tu państwo powiedzieliście, udział społeczeństwa i my jak najbardziej ten udział społeczeństwa i państwa protest w postępowaniu będziemy brać pod uwagę. Nie chcę dzisiaj wyrokować, mówić tak czy tak, bo będzie to poddane analizie w najbliższych dniach, ale trzeba pamiętać, że nasza decyzja będzie wydana, będzie decyzją pierwszej instancji, którą można zaskarżyć. I o tym, czy przedsiębiorca może prowadzić działalność taką czy inną, decydują przepisy. Nie wójt, burmistrz, prezydent, tylko przepisy. I tu jest, proszę państwa, proszę nas zrozumieć, my jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, bo z jednej strony wydając, załóżmy, tą decyzję przedsiębiorcy, narażamy się na protesty państwa. Ja państwa doskonale rozumiem, bo mieszkańcy Woli Krzyżkopolskiej no, mają to uprzedzenie do tych różnego rodzaju przedsiębiorstw, przerabiania odpadów i tak dalej, z uwagi na
organikę, która funkcjonowała ileś tam lat. Natomiast jeżeli wydamy tą decyzję pozytywnie dla przedsiębiorcy, no to państwa strony niezadowolone. Natomiast jeżeli odmówimy wydania tej decyzji, społeczeństwo będzie się cieszyć, ale niewykluczone, że przedsiębiorca będzie odwoływał się do tej decyzji i nawet może dochodzić roszczenia odszkodowawczego. Także to weźmy pod uwagę. Ja mogę tylko powiedzieć tyle. Też chciałbym, żeby tego przedsiębiorstwa, tej inwestycji tu nie było. Ale to, co powiedziałem, nie o tym decyduje wójt, burmistrz, prezydent, o tym decydują przepisy. Ale tyle na ten moment. Bardzo fajnie, bardzo dziękujemy. Bardzo dużo do powiedzenia mają ludzie. Proszę popatrzeć na sprawy w Polsce też, jak są załatwiane. Więc niech pan nie mówi, że to przepisy. Bardzo dużo, owszem, przepisy, ale tak naprawdę to pan jest Wójcik i pan ma w tej sprawie najwięcej do powiedzenia na dzień dzisiejszy. Każdy się może odwoływać i każdy ma do tego prawo. Myśmy przyszli tu do państwa jako do władzy i wyborcy. Każdy ma prawo. W demokratycznych wyborach wybrany i to pan decyduje i pan jest odpowiedzialny. A co będzie, jeżeli organ drugiej instancji, dalej Naczelny Sąd Administracyjny, uchyli naszą decyzję? Nie, to martwienie jest proste. Czy będą państwo mieli pretensje do wójta czy do rady, jeżeli przedsiębiorca wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym i zarządza dlatego, że nie może korzystać, dlatego, że nie może korzystać z własnej własności. Pani Wójcie, ale na taki cel tylko, Panie Wójcie. Nie prowadźmy takiej słowo na słowo, tylko weźcie pod uwagę, przed jakim my dylematem stoimy. I to, co powiedziałem, że najprawdopodobniej ten czynnik społeczny będziemy brać pod uwagę, ale w tym momencie sprawa się nie kończy. Mamy nadzieję, że będzie brana pod uwagę... To, co w naszej mocy możemy zrobić, natomiast... A sprawa jeszcze jest mieszkańców, nie tylko samej woli. Nad nami są, proszę Państwa... To, proszę Państwa, nie patrzcie na temat wąsko, bo na pewno Państwo również przyszlibyście z wielkim niezadowoleniem, jeżeli rzeczywiście gmina musiałaby wypłacić jakieś odszkodowanie. I z tym trzeba się liczyć. To, co w naszej mocy, wszystko zrobimy. Natomiast nad nami są jeszcze instytucje typu wojewoda, typu kolegium, typu Naczelny Sąd Administracyjny, który może powiedzieć, że niestety decyzja wójta jest niewłaściwa. Także Panie Wójcie, tyle. Się nie wiaduje tak czy tak. Ale prosimy się do tej sytuacji i tak sercem podejść, bo te wszystkie specyfikacje, które pan Strach zawarł w raporcie, wcześniej w kaśmie informacyjnej, później w uzupełnieniach, one są w naruszeniu prawa. I jeśli ja jako laik mogłem się zorientować w tym, że tak nie powinno być, przedsiębiorstwo, które potencjalnie zawsze powinno oddziaływać negatywnie na środowisko, zostało przez instytucje do tego powołane, między innymi tutaj też był błąd z Urzędu Gminy, że w ogóle nie ma potrzeby robienia środowiskowej oceny. Takie przedsiębiorstwo. I o to się wszystko rozbija. I o tym zdecydował dość, nie my. Jak pan doskonale wie, opinia Arnoszu jest pozytywna. Panie Wójcie, mogę coś powiedzieć? Panie Wójcie, ale o to chodzi, że jak wy przesłaliście jako urząd kartę informacyjną, no tak stracamy, do Erdosiu i do Sanepidu i tam było napisane, że przedsiębiorstwo znajduje się 2 km od terenów mieszkalnych. Czyli jak oni mogli tego pozytywnie nie rozpatrzyć? Inwestycja ekologiczna. Cały czas w błędzie informuje społeczeństwo. Ale dobrze, proszę Państwa, dobrze, to no, tu się zgadza, był mały błąd, tylko sedno sprawy leży dalej. Ale jak Pan widzi teraz po weryfikacji tego błędu i chwała Panu, że Pan ten błąd wychwycił, bo on, a nie Pan posłucha, to nie miało wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. Ale jak Pan widzi, błąd żeśmy wyjaśnili, po raz kolejny wysłaliśmy do RDOŚ-u. Ja oprócz tego, to co Pan powiedział, że to przedsiębiorstwo nie kwalifikuje się nawet pod wydanie decyzji. Czyli nie mieści się w tym katalogu przedsięwzięć rażąco, potencjalnie oddziaływujące na środowisko, tylko mogące, ale niech Pan to słucha. I wbrew temu, niech Pan, jak Pan doskonale pamięta,
Opinia RDOŚ-u mówiła, że nie trzeba opracowywać raportu. Mimo to ja nałożyłem taki obowiązek. Wykonał przedsiębiorca ten raport. Poszło drugi raz do RDOŚ-u. I RDOŚ, jak dobrze wiem, ostatecznie wydał również opinię pozytywną. My będziemy szli w tym kierunku, proszę Państwa, ale nie chcę zapeszyć. Proszę się zapoznać, ja też teraz pismo do 30 złożę. Proszę się zapoznać z klasyfikacją tego przedsiębiorca, bo ja to poparłem. No wiadomo, że czynnik, który tym się zajmował, też nam pomógł. I to jest wszystko, co pisze pan Strach w tym wszystkim, jest nieprawdą. Żeby powiedzieć, on po prostu wmanipulował nas tą całą sytuację. I tyle. Oby pana racja była niepodważana i my w tym kierunku będziemy szli. Tylko nie zapominajcie państwo, że tak jak nam społeczeństwu przysługuje prawo, tak również z drugiej strony przedsiębiorcy też przysługuje prawo. No ja też jako przedsiębiorca. Będziemy szli w tym kierunku, no jak się to skończy, nie tylko od nas zależy. Króciutko, proszę pani Sala. Ja króciutko chciałam tylko przypomnieć, panie wójcie, że my mieszkamy w jakimś mieście, prawda, gdzie przemysł się rozwija, to jest mała miejscowość, wioska. I naprawdę zawalenie dróg, nie będzie tylko Wolacz Sokółska, to będzie cała gmina, więc zawalenie dróg tymi ciężarówkami, one nie będą jedną drogą, tylko wolą tu nagle się pojawiać, tylko po co jak nie jeździć. I naprawdę, wrażenie, że to nie tylko my nie chcemy, ale podejrzewam, że cała gmina nie chce. Możemy zebrać te podpisy w całej gminie, to nie musi być tylko we Woli. Poza tym, panie wójcie, naprawdę takie troszkę rozsądku w tym wszystkim. Rozsądku. Pan mówi, że ktoś tam się odwoła, będziemy płacić kary. A nie myśli pan o tym, że może się samo zapalić i też będziemy wtedy wielkie pieniądze płacić. Mówimy przyszłościowo tylko o jednej stronie. Martwimy się o przedsiębiorcy, nie bawimy, nie boimy się coś już na mieszkańcy. Proszę państwa, jak widzicie to, co powiedziałem panu w gabinecie, robimy wszystko. Nie będę nawet nikogo nazywał. Będzie to jak widzicie, trwa to bardzo długo, tak? Jeszcze nie ma. Ale nie zapominajmy o tym, że no, prawa są również po drugiej stronie. Także bądźmy dobrej myśli. To, co powiedziałem już dzisiaj, powtórzę jeszcze raz. Ja też nie jestem zainteresowany tym, bo wiadomo, na papierze, w dokumentach może być wszystko ładnie, co pan oczywiście umiejętnie wychwycił ten mały błąd, a praktyka może zupełnie pójść w innym kierunku. Będziemy w tym kierunku szli. Zobaczymy. Ja jeszcze również chciałbym, tak się przysłuchując tej dyskusji, również chciałbym pana wójta poprosić o jednak o wydanie negatywnej decyzji z uwagi na to, co pani Asia powiedziała, na tą uciążliwość związaną z tym, że naprawdę drogi będą zakorkowane. Te wiry, ja mieszkam przy drodze powiatowej w Bujnach, jest złomowisko we Woli. Słuchajcie, kilkanaście dziennie jeździ tirów właśnie ze złomowiska. Domy się trzęsą, naprawdę, oni, żeby to jeszcze jeździli przepisowo. Ale jeżdżą bardzo szybko. Jak jadą z tą przyczepą jeszcze pustą, to naprawdę się wszystko trzęsie. A jak przybędą kolejne tiry, to ja nie wiem, jak tu będą ludzie mieszkali przy głównej drodze w Bujniach. Naprawdę jest, w tym momencie jest bardzo, bardzo się ciężko ludziom żyje. Droga jest, jak wszyscy wiemy, w jakim stanie powiatowa w Bujnach. A mówię, no jeśli by kolejna inwestycja przybyła, no to już nie wiem, tragedia będzie. Także ja wiem, że przybędą miejsca pracy i tak dalej, ale naprawdę uciążliwości będą bardzo, bardzo duże. Jeśli jest możliwość, to ja bardzo też proszę, a nie wiadomo, co dalej kolegium, no bo może się ten inwestor odwołać, mogą, decyzja może, ale może spróbujmy. Słuchajcie, ja się tu, pan narzucił, żeby w raporcie pan Strach odniósł się do kumulacji, czyli o czym pan radny tutaj powiedział, a on się do tego w ogóle nie odniósł. W ogóle. No to także on... panie wójcie, prosimy na ten punkt też zwrócić uwagę. Proszę państwa, jakby była inwestycja jeszcze tak, ja tutaj tą rolę wójta jak najbardziej doceniam. Jakby było, ta inwestycja była tak zrobiona, jak były narzucone teraz przez urząd gminy do raportu, to by była inwestycja, nikt by o tym nie mówił, ale niestety jest inaczej. I on sobie lekceważy wójta, lekceważy nas. Powiem szczerze, poprosił mnie pan Strach o spotkanie. Pierwszy raz się spotkałem z takim człowiekiem. Pierwszy raz kogoś wyprosiłem z lokalu czy z domu. On jest sam Strach. On powiedział, że on tu wolę niszczy dla rodzin, mówi i koniec. Możecie mi skoczyć, bo ja mam swoich prawników i w całej Polsce firmy. To były jego słowa. Sobie wyobrażacie?
Tak, że może właśnie nie apelujmy tutaj do jakby dobroci wójta, czy nie do szukajmy konkretów. Ale ja obiektywnie to ocenię. Wytknąć błędy formalnie, żeby się było czym bronić. No tam parę wskazówek też podajesz. Żeby nie zapeszyć. Idziemy dobrym kierunku. Może jeszcze tylko króciutko, panie. Myślę, że to jest temat. Może i możemy to dyskutować do rana i też tego problemu dzisiaj nie rozwiążemy. A, nie, no trzeba walczyć. Po prostu musimy na razie przepisami. Ja, panie przewodniczący, poinformuję o tym, że również z uwagi na czynnik społeczny odmówiliśmy wydania warunków na usytuowanie wiatraka. Borowy. Odwołano się, była oczywiście u mnie delegacja i kategorycznie tutaj będą żądać. Panie wójcie, może nie będziemy pchnęli w inne tematy, dwa zdania, pan sekretarz i nikim. Odniosę się za chwilę do tej decyzji, która jest tylko i wyłącznie kompetentną wójta, dlatego ja nawet nie widzę powodu, dla których tutaj państwo przyszli. Znaczy, jeżeli już przyszli, proszę państwa, jeżeli już przyszli, to powinniście się zgodnie z procedurą zapisać wcześniej, rada powinna uchwalić porządek obrad, to nie powinno być w punkcie. Ale państwo, teraz rada wzięła to na siebie, przegłosowane było, proszę, jeżeli rady tylko ma prawo zabrać jeden raz głos, to tutaj państwo zabierali już kilka razy w tym samym prawo. Ale panie sekretarzu, prosimy, to zostawmy to, tak, nie będziemy się to przepisy. Jest to wyłącznie tylko kompetencja. Sprawa dotyczy społeczeństwa naszego i dlatego państwo dostali. Chciałem odpowiedzieć, że. Dlaczego ty mówisz? Otóż sprawa już była dwa razy rozstrzygana na tak zwanej ustawie administracyjnej w tej miejscowości i chcieliśmy tę sprawę, na pierwszej byłem sam, byłem po prostu, tak powiem, zaszczuty przez mieszkańców, na drugiej byliśmy wspólnie z panem wójtem i też nie dano dojść do głosu mieszkańcy, także nie było żadnej przedmiotowej, merytorycznie dyskusji. Były tylko zarzuty, że jesteśmy kłamcami, że oszukujemy, że tutaj nie mieszkamy, że jesteśmy spoza miejscowości Wola Krzysztofolska, więc jak możemy się zachowywać inaczej, nie inaczej, tylko w ten sposób, żeby te warunki ustalić. Proszę państwa, tak jak wszystkim zależy nam na tym, żeby, jak w każdej innej decyzji, zależy nam na tym, żeby była wydana zgodnie z przepisami prawa. I również ta kwestia, a w tej decyzji, tej praw szczególnie przestrzegamy, bo właściwie nie powinno być ani pierwszej ustawy publicznej, bo przepisy do tego nas nie zobowiązywali, zrobiliśmy to tylko dla dobra mieszkańców, ani w drugiej, a tym bardziej już drugą tą rozprawę. I rozmawiałem z panem Domańskim, jeżeli pan ma faktycznie jeszcze coś do powiedzenia, może pan we wniosku to zapisać. Również chcielibyśmy, możemy porozmawiać, ale na forum takim, gdzie będzie rzeczowa dyskusja, bo pan próbował jeszcze raz zwołać tą rozprawę administracyjną. Naprawdę to już nie ma sensu, odejdźcie od tego. Jeżeli mamy rozmawiać, to właśnie na takim poziomie, jak pan zaczął ostatnio ten problem ustosunkowania się pana Stracha do tej kwestii. Decyzje nie ma takiej możliwości, że negatywna bądź pozytywna. Ustala się warunki środowiskowe dla danego przedsięwzięcia. Jeżeli te warunki są spełnione przez wnioskodawcę, nie możemy odmówić, nie możemy powiedzieć, bo mieszkańcy nie chcą, bo mają jakieś tam swoje powody. Naprawdę. Mają. Ale my to wszystko rozumiemy. Jeżeli nie zostaną uzgodnione warunki, wtedy odwoła się wnioskodawca i za drugim razem co wydamy? Ale wiecie, ale, i do tego, panie sekretarzu. Panie sekretarzu, znowu pan zaczyna tak samo. Nie zaczynamy. Proszę się spotkać na neutralnym gruncie, panie sekretarzu. Przepraszam, ale to są obrady rady. Proszę, zakończymy. Kończymy tą dyskusję, panie sekretarzu. Proszę państwa,
ja naprawdę zapraszam Państwa do siebie. Na pewno rada będzie walczyć też o to, żeby... No, bardzo dziękujemy. Także jeżeli... Dziękujemy serdecznie za możliwość. Dziękuję bardzo. I pomoc Państwa jak najbardziej wskazana. Dziękujemy. Ja się odniosę jeszcze... Mówili właśnie też na zebraniu. Przecież mówiliśmy, że będziemy wspierać władzę, która widzi problem i nie chce tego. I powtarzamy, że mówiliśmy o tym wszystko. I będziemy się nie odwrócić. Jeszcze raz dziękujemy bardzo wszystkiego dobrego na nowe roku. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kontynuujemy dalej. Proszę, pytania do sprawozdania. Czy życzycie Państwo 5 minut przerwy? Bo jest wniosek radnego. Proszę bardzo, przegłosujemy przerwę. Jest czy nie? Kto jest za przerwą? Nie ma. Kontynuujemy dalej. Proszę bardzo, pojedynczo pytania do sprawozdania. Proszę bardzo, zaczynamy od tamtej strony. Nie ma. Proszę pan. Wójcie, wspomniał pan o pan radny Olej. O domu pomocy społecznej w miejscowości Boczyce, tak? Co, czy pan ci wiadomo na temat organizowania domu pomocy w miejscowości Borowa? Czy jest to jakiś odpowiedź taką działalność? Znaczy mam taką informację, ale to jest inicjatywa z prywatnego. No, prywatna, ale to czy tutaj jest to jest tutaj zalega nie musi być. Nie, rozumiem, ale czy jest jakieś pozwolenie na prowadzenie takiej działalności? Nie musi obywatel. To samo będzie w Rokrzycach. Przyszły jakieś papiery? Nie, bo ja myślałem, że uruchamia jakąś działalność. Ale proszę pojedynczo. To jest stosowne tu zezwolenie, że nie da prowadzenie takiej działalności. To teraz chcę wiadomo. Gmina nie, ale tam prywatny właściciel złożył wniosek. Nie gmina, tylko prywatny, czy to dobrze. To złożył warunki o działalność hotelarską. Chorowa, tak. Były szkody. Dlatego tak, ale to jest tylko składa się wniosek o zmianę przeznaczenia użytkowania. A co on tam dalej sobie wydaje? No tak, ja rozumiem, ale to się tam szansę, że nie jest. I druga sprawa, pan wspomniał o tych przystankach, o tym sprawozdaniu, o tym zaśmiecaniu. No rzeczywiście jest to taki problem i tak zwoł wizytówkę oglądać, jak się widzi takie pływające tam różne butelki i papiery. A może by to, nie wiem czy to było możliwe, zainteresować w jakiś sposób poprzez Gminy Środek Pomocy Społecznej tych, którzy nie pracują, a korzystają z usług, czyli po prostu nie mogli jakoś korzystając, będąc bezrobotnym, a korzystając tutaj z Gminy Środek Pomocy Społecznej, w jakiś sposób się zaangażowali w taki dawny. Panie Ryszardzie, ja już chyba odpowiadałem na ten temat, no niestety. No nie, ja wiem, że... Ten, który zasiłek pobiera, to mu się po prostu należy, a ja go w ślad za tym zmusić nie mogę do sprzątania. Było to idealne, ale to trzeba zmienić przepis z ustawy. Zasiłek nie jest od niczego zależny. Ja rozumiem. Tu jedyne rozwiązanie, no bo mamy swoją grupę interwencyjną, jaką mamy, to jest kilka osób, jest bardzo dużo tej pracy w związku z wodociągami, z kanalizacją i tak dalej, z ośnieżaniem, z czyszczeniem. Tu najlepszym rozwiązaniem, no to będzie wynająć jakąś firmę, która cyklicznie będzie po prostu jeździć po terenie gminy, te przystanki sprzątać. No ale trzeba się liczyć z tym, że trzeba zawsze zapłacić. Dlatego ja to wspominam o tym, żeby te koszty zminimalizować tu za jakąś tam niewielką jakąś odpłatność mało. Ważne, że ten zamysł jest dobry, nie ma podstawy prawnej. Te koszty różni. Proszę. Proszę bardzo. Panie Wójcie, właśnie tutaj te sprawozdania, tak jak powiedzenie pan kolega radny mówi też odnośnie zaśmiecania tych przystanków, ale ewentualnie czy też dobrze by było rozważyć ewentualnie jakąś kampanię reklamacyjną, zwrócić się do mieszkańców, no przecież takie worki, coś ktoś nie niesie na plecach jak jakimś samochodem, no nie wiem. Jakieś informacje, materiały i wtedy egzekwować to. Jeżeli przyzwyczaili mieszkańców, to jak pan pójdą tutaj pomóc, no ja nie mówię, że nie słusznie, bo na pewno wcześniej, ale tych śmieci później może zacznie częściej przybywać, bo inni mieszkańcy z innych gmin będą nam podrzucać i te pieniążki, które mogą być na inny cel, pójdą na ten właśnie cel. Teoretycznie nie powinni pozostać. Wtedy by cię ma każdy kłopot. Proszę sobie nie przeszkadzać. Proszę pojedyncze pytania o to. Pani Basiu. Ale dobrze, przyjdzie proszę, pani zada pytanie. Ja nie apeluję tutaj do tego, żeby mieszkańcy byli donosicielami, bo to nie jest donos. To trzeba po prostu kategorycznie takie osoby, które zaśmiecają i ktoś to widzi, po prostu nie kryć, a zgłaszać. No nie ma innego rozwiązania. Mam taki przykład, jeden z przystanków właśnie naprzeciwko Woli Rokrzyckiej.
gdzie mieszkaniec widział młodego człowieka, natychmiast zgłosił to na policję. I tak mnie budzi, ale bo kampania, możemy to reklamacyjno, reklamową oczywiście tablicę stawiać i tak dalej, i tak dalej. Czy to pomoże? Tak, ja nie wiem, tutaj chodzi mi ewentualnie być może taką informację w miejscu publicznym typu przystanek, jakiś plakat z uwzględnieniem, że konsekwencja, nie wiem, 3-5 to można. I to wtedy jest skuteczne, bo to wtedy się echem odbija. To można. Bardzo. I jak w poprzedniej sesji tam pan mówił, bo wiadomo, że te kosze typu dzwony na szkło, które były białe, kolorowe, zostały uprzątnięte, żeby nie generować kosztów tutaj dla nas na całej gminy. Natomiast te kosze na plastiki, tak pan wójt ostatnio mówił, w ostatniej tej jest wypowiedzone, my nie musimy za nie płacić. Nie, to jest taka umowa dżentelmeńska. Ja wiem, i chodzi mi, przy niektórych przystankach, gdzie były, no ja tu bym, jeśli mogę, niektórych mieszkańców, jeżeli by tutaj tak jak jest w tym piśmie, niektórych z radnych, no u mnie na Budkowie były te kosze, szkło, ja nie mówię, nie, ale gdyby na ten plastik przy przystanku postawić, no bo to jest blisko ósemki, jest, na razie jest czysto, ale jak długo to nie wiem, gdyby taki kosz można było ustawić na sam plastik. Znaczy ja myślę, że tutaj zasadne byłoby, żeby zwiększyć pojemności koszy przy przystanku. Tak, bo tam jest taki na przykład... Bo jest taka sytuacja, że jak wielokrotnie przejeżdżam po tego przystanku, to widzę, że ten kosz jest za mały, zapakowany. No i kosz ma pojemność 30 litrów, to faktycznie nie tak, jest. Tutaj chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi, że nie zaświecają pasażerowie autobusów, tylko zaświecają ci, którzy tam teraz to przeżywają. Literalnie to sami, dlatego... To ja bym tak ukłonił do policji, żeby po prostu przejeżdżając się do zainteresowania, żeby tam, no... W tym czasie nie wiem. Jest to jedyne miejsce, jak ktoś powiedział mi z tych błędów, jak zwróciłem uwagę, a gdzie mam iść? No, po prostu, gdzie my mamy iść, ja mam tylko przystanek, jeden kawałek tak nad głową, no to więc tam młodzież się zbiera. Panie Ryszardzie, podjeżdża na przystanek policjant, stoi młodzież, no i widzi obok leżą butelki. On musi mu udowodnić, że to jest butelka rzucona przez niego. Nie, odciski. Dobrze, proszę bardzo. Także tutaj to jak najbardziej napis na przystankach możemy, no i ta częstotliwość zbierania śmieci, no bo albo zwiększenie kosztów. Myślę, że szybko sobie z tym nie poradzimy, jak społeczeństwo samo nie zrozumie. No tutaj tak jakbym się kłaniał w szkołach, żeby troszeczkę edukację. Już zapisałam, proszę sobie, konkurs. O, właśnie. Dobrze, proszę bardzo, pan radny od Żywu. Ja mam... O, jeszcze jedna. Tylko trzy pytania. No teraz na koniec. Tylko trzy, wyjątkowo mało. Kwota 13 300 chyba 39 zł odnośnie badania wody. To się tyczy badania obligatoryjnego, którego musimy zrobić w roku. A czy dodatkowe badania są w tej kwocie też? Czy za dodatkowe badania płacimy jakąś tam określoną kwotę ryczałtową? Nie wiem, jak to powiedzieć. To z decyzji głowy nadania nie ma dodatkowych. Ale to jest z decyzji. To jest to, które przewidziane badania, które nam pozwalają do naprawnych, z nich wynika tam, co ile musimy badać. I to jest ta stawka. Zdarza się, że przychodzi nam do zapłacenia w momencie, kiedy przyjeżdża sanepid, jakąś próbę weźmie i jakieś tam parametry są przekroczone. Wtedy za takie badanie zwracamy sanepidowi. To nie ma, w tych kwocie tego nie ma. I wtedy musimy jeszcze dodatkowe zrobić jakieś badanie, jeżeli doprowadzimy tą wodę do tych właściwych parametrów, to wtedy musimy porobić jeszcze raz badanie. Sprawdzenie. Tutaj mamy generalnie te kwoty, które są założone w pozwoleniu wodoprawnym. Jeżeli będzie wszystko chodziło jak w zegarku szwajcarskim, to chodzimy to starcza. Ta kwota ma starczy. A to dodatkowe badanie, jeśli takie będzie miało miejsce, jeśli sanepid nam zakwestionuje. I tego, czy my też mamy umowę podpisaną z tą firmą, która wydała przetarg, czy po prostu teoretycznie nawet, nie wiem, zlecenie sanepidowi, czy cokolwiek. Sanepid wydaje decyzję, a w tej decyzji musimy zapłacić. Bierzemy, robi to sanepid. To już nie jest żadna umowa, to już wychodzi z przepisów. Wprost wydaje postanowienie, obciążając kosztami swoich badań. Tak? I to musimy zapłacić. I musimy udowodnić, wyznaczają nam czas, że ta woda już jest zdatna do użytku. Wtedy to są jakieś pojedyncze sytuacje, ale zdarzy się, 2-3 razy do roku coś takiego się zdarzy. I kwestia jest po tych cenach, które są w umowie z podmiotem, który będzie nam te badania wykonał, po tych samych cenach po prostu dajemy takie zlecenie dodatkowe. A, czyli ta firma roboty dodatkowe przyjmie. Dobrze, kolejne pytanie, bo tam było powiedziane młodzież szkolna korzystanie z sal. Czyli to jest tak, podstawówka, gimnazjum i średnie, co też chodzi. Jak rozumiem to słowo szkolna? Młodzież?
Młodzież szkolna do 18 roku życia. No, gdyby było to do 18 roku życia, to nie zadałbym tego pytania. Kolejna rzecz. Tak, tak jest zapisane. Ja już powiedzmy od 3 lat mówię cały czas i tak jest trochę nudno odnośnie słynnego B20. Ale zapytam się inną rzecz. Powiedzmy, nie ma w tej chwili protokołu z poprzedniej sesji, bo na którymś protokole pan Wójt mówił na temat kontaktu z właścicielem firmy, która dla mnie naprawiała to, co popsuła w Orliku, w Woli Krzysztofowskiej. Ta sama firma. Czy był jakiś kontakt teraz z właścicielem tej firmy? Chodzi mi o to, kiedy naprawią te wszystkie ustępki przemawiane. No Daszek jest zdjęty. Woda rozpuściła rynsztok. Ale właśnie tam nie potwierdzają tego, co pan mówi, tam nic nie rozpuściło. Płytki poodpadały, jeśli chodzi przy cokoliku. Możemy poprosić pana kierownika, tam nic nie rozpuszczone, wszystko spełnia swoją rolę. Nie wiem, skąd pan to wziął, że rozpuszczone zostało. Okruszone. Ale spełniałem póki co swoją rolę, nie wiem. Na pewno nie jest, ja tam mówię, że tam się do niej oddaje, to jest najgorsze. Zresztą to było wykonałem dodatkowo poza umową. Także nawet nie mamy specjalnej możliwości egzekwować tego na poprawę. Panie sekretarzu, czy pan to ogląda? Na razie jest. Pan kierownik prefratu budowa. Dobrze. Dziękuję. Jest zgłoszenie. Czekamy na odzew, to co zawsze mówię. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę bardzo. Czas gwarancji trwa, jeżeli się, bo wie pan, my mamy takie problemy. Piszemy pismo do firmy, w ramach gwarancji są takie usterki, proszę usunąć. Firma nie odpowiada, tydzień, dwa, miesiąc, piszemy kolejne pismo z zastrzeżeniem, że jeżeli nie zrobią tego w terminie, to wyznaczymy następny podmiot. Odpisują, że oni się z tym nie zgadzają. Czyli widzi pan, my musimy ważyć i grożą sądy. Bo na przykład taki klasyczny mam z Woźnik, gdzie są nieszczelności w dachu. Oczywiście firma wyraziła zgodę na to, żeby usunąć te usterki przy pomocy innego podmiotu. No to oczywiście zrobiliśmy krótkie zapytanie. Została tam wyłoniona jakaś firma z jakąś kwotą. No i oczywiście dla pewności wysyłamy do firmy. Firma mówi nie, za tą kwotę to my się nie zgadzamy. I to są ciągle takie przepychanki i zabawy. W każdym bądź razie wzywamy, okres gwarancji trwa. W pewnym momencie, jak się tego wszystkiego nazbiera, po prostu wzywamy kategorycznie i mówimy, że robimy to z zabezpieczenia. Bo to, wie pan, usterka jest jedna, tak, no jest płytka, no będziemy wzywać firmę, tak, bo płytka. Niech się uzbiera tych usterek, przyjdzie czas. Jest tak zwany odbiór pogwarancyjny i wówczas firma wszystko musi usunąć. Podobnie z Bogdanowem, bo plac, usterki się uwidaczniają i teraz podjąłem taką decyzję, że nie będziemy wzywać firmy, poczekamy do wiosny. I na wiosnę po prostu wzywamy i usuwają wszystko, bo nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy na przez okres zimowy. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Ja tylko jedno pytanie, chodzi mi o to schronisko. Czy ta kwota 115 tysięcy to był po prostu przetarg na... Jedna oferta tylko. A, no właśnie. Dobrze, że jest. No właśnie. Dobrze, proszę bardzo. Ja mam pytanie odnośnie ubezpieczenia. Pan wójt powiedział, że zostały zawarte kompensa na 11 360 zł. Chciałam zapytać, czy to są wszystkie jednostki, czy to są tylko... To są wszystkie jednostki strażacy, którzy biorą udział w akcji. Aha, czyli to jest tak jak na wypadek, tak? Nie na wypadek. Dobrze. I też pan wójt powiedział, że szatnie Orlik, Wola Krzysztofowska zostały oddane. Panie wójcie, my z komisją 17 grudnia byliśmy. Co prawda nie było pani dyrektor, nie było światła w szatniach i szatnie nie były ukończone, więc pytanie, czy kiedy zdążyła ta firma zakończyć tę pracę? Znaczy, tak się składa, że w tym temacie rozmawiałem dosłownie godzinę temu z panem kierownikiem. Rzeczywiście była tam wątpliwość, co z tymi gniazdkami. Okazuje się, że po weryfikacji zakresów
gniazdka muszą być zamontowane przez firmę, która modernizowała go. I ta firma już jest wezwana. Dobrze, i ja jeszcze bym zapytała... Bo w związku z tym, że firma bodajże tam no, wykonywała jakieś prace i te gniazdka zostały usunięte... No nie było ani jednego gniazdka. Tak nie jest, ale te gniazdka były po stronie firmy, uciekłamy na firmy, która wykonywała całą modernizację. Panie wójcie, ja chciałam zapytać, ja tu może takie mam zdjęcie, zrobiłam tam, jest takie pomieszczenie, gdzie jest sterownia. Może tak nie za bardzo, to zrobiłam mało tendencyjne, panie sekretarzu, to zdjęcie. Kable wiszą, porozwalane to wszystko. Na dzień dzisiejszy to wyglądało to okropnie. Pokaż może wszystkim. Także... Pytanie, czy to jest na 17. To było 17 grudnia, dokładnie. Jak to wyglądało podczas remontu? Żeby potem nie było, że ta sterownia znowu jest do naprawy. Panie przewodniczący, dodam słówko tylko do koleżanki, że szanowni radni, panie wójcie, no okropnie to wygląda po prostu, jeśli to było jest oddane po remoncie, czy tam był remont, to wisząca pajęczyna, tam się nie da tego opowiedzieć, że to jest po remoncie. A tym bardziej, panie przewodniczący, mówię, ale cuchnięcie z tych kanałów, no kochani, jeśli jest remont był i są odpływane z tym jeszcze do tej szatni, to tam właśnie po prostu śmierdzi, ludzie, śmierdzi, zatyka, wchodząc tam. Ale to śmierdzi z prostego powodu, że się po prostu nie używa kratek. Tak, w kratce wyschnie woda, więc automatycznie się zrobią. Ale z kanalizacji ulatnia się... Proszę Państwa, ja jestem. U mnie nie ma tych. No bo Pani używa. Proszę Państwa. Ale proszę pojedynczo, bo naprawdę Pani Zerenia tutaj ma problemy, żeby to wszystko... Pozwólcie, że odpowiem na to, bo ja nie jestem w stanie znać tak najdrobniejszych szczegółów. Wezmę pod uwagę tą sugestię, ale z tego co ja kojarzę, to pomieszczenie nie było w zakresie szatni. To tam jest takie pomieszczenie gospodarcze, które planujemy pod no. Siłowni. I to nie było najprawdopodobniej w zakresie remontu tych szatni, ale ja to sprawdzę. Ale bardzo te kable, no tam, nie wiem, to jest sterownia chyba oświetlenia, czegokolwiek, ale to było nowo płakane. Prosimy. Panie Ryszardzie, proszę nie przeszkadzać, no jedno drugiemu przeszkadza. Cały czas mówimy o tym samym, jeszcze jedno. Ale pojedynczo. Jeżeli mamy już te szatnie na tapecie, to wejście do tych szatni od strony Orlika, ta cała ściana jest popękana, ona grozi wypchnięciem. Naprawdę. To co się wchodzi, ta osłona jest osłona zejścia klatki schodowej do podniesienia. Tak, niepełnosprawny. To całe jest popękane. I też jest pęknięta szyba w drzwiach. Kto to sprawdzi? Czy ja rozumiem, że tam nie było żadnego inspektora nadzoru? A wygląda samo jest jak przymontowanie tych daszków. Przecież do wchodzę w słowo tu przewodniczący, ale muszę, no bo to, że się mówi na komisji budżetu. No. Tak się... Mówimy przy odbiorach, ktoś to musi tak, no, tak nie musi mieć fachowy taką zwykłą logikę. No, jak się montuje takie duże zadaszenie na styropianie, no to normalne, że wiatr jeszcze przyjdzie jak śnieg, to złamie to. No. Ale to się montuje na piątry montażowe. Proszę Państwa, natomiast ciekawostkę Państwu tutaj podam w tym momencie, bo w ramach odszkodowań, jakie żądaliśmy od inspektora nadzoru w Komulinie, no sprawa zaszła aż do sądu. No bo kto odpowiada za odbiór robót, tak? No wyobraźcie sobie Państwo, że sąd pierwszej instancji uniewinnił. Jak sąd tak podchodzi, to nie sąd. Oczywiście ja się kategorycznie z tym nie zgadzałem i jest złożona apelacja, no ale... Bo ten inspektor na to już tutaj taką świętą krową, że on wszystko złoży i nie do jak ja rozmawiałem z inspektorem nadzoru z tego samego województwa, tylko z innego, to jest to niemożliwe, że coś takiego może się odbywać, takie odbiory, czy nie pociągniecie do odpowiedzialności. Inwestor może ukarać inspektora. No dobrze, ale to poza dyskusją. Proszę bardzo. Mówimy. Zamiar. Panie wójcie, w sprawozdaniu Pan mówił o tym remoncie tej drogi do Pana Mokryskiego w miejscowości Zbigniewa Mokryskiego.
Proszę. Ja byłem na tej drodze. Wiadomo, że tam było włożone dużo pracy, no bo tam trzeba ten teren podnieść i w ogóle, no ale tam byłem na tej drodze we wtorek teraz. No i niestety, no myślę, że tą drogą, no, ten temat, wierzchnia warstwa jest taka nawieziona takiego materiału, no i to już kolejny się zaczynają robić. Panie Tomaszu, odpowiadam już, żeby zaoszczędzić na czasie. Remonty w trakcie. Bo oczywiście nawierzchnia, bo teraz wprowadzamy także podnosi przy pomocy tak zwanej pospółki. Jest taki zamysł, żeby na tym położyć żwir i to zagęścić. Ale końcówka roku pieniędzy brak. Za moment będzie ta warstwa żwiru, która powinna się przejeżdżać. Robert, jak zgłoszę, przyjdzie pani za to, do sprawozdania. Mnóstwo pospółki żeśmy wywieźli. Proszę bardzo, pani. Panie Wójcie, pan powiedział, że jest wybrana nowa firma do sprzątania pomieszczeń Urzędu Gminy, ale to tylko pomieszczenia wewnętrzne, czy zewnątrz też? I czy w tej kwocie 2874 zł miesięcznie mieszczą się wszystkie środki czystości? Czy tak? Odśnieżanie jest i tak. Wszystko. To co było do tej. W tej kwocie? A bo tu z teflonu firma korzysta. Dobrze, proszę bardzo. No na razie taką ofertę złożyłem. Błażej, nie ma coś tak. Nie ma. Proszę bardzo, pan Józef, po kolei jedziemy. Sprawozdania. Panowie z zarządu, proszę o... Panie wójcie, nadmieniał pan tam o tych remontach, o tych dziurach w drodze. Bardzo proszę jeszcze raz, no bo upłynął chyba miesiąc między tymi sesjami, czy tam dochodzi miesiąca, mniej więcej. No ale na drodze skośmy, panie wójcie, no... Prośba moja, naprawdę prośba, szanujmy tych ludzi, no. Dwa miejsca są takie, że nie ma co ominąć, po prostu na takie dziury, no. Tłumaczenie, że nie ma. Proszę nie przeszkadzać. Panie wójcie, podpowiadałem to koledze drogomistrzowi, że tam, gdzie było włożone na Wąprzężowie, dobrze, że zrobione, ja absolutnie nie jestem przeciwko, że ludziom Wąprzężowie nie zrobić, tylko tam akurat był ten testów taki gruby. Nadawało się tam ze trzy przyczepy, chociaż na tą drogę przyjmieć. No, takie dziury okropne wyrobiły, że to prośba. To jest na skosie. Panie Józefie, Panie Basiu. Drogomisz polecenie ma wydane. Widocznie jeszcze nie dojechał do świetnie. Ale to jest. No, i z tym drzwiem, no zaskucił mnie pan, o które tam jeszcze było zapisane z poprzedniej sesji. Na dowiezienie, bo tam było zacięte, ale jest niezrobione na tych drogach w kierunku tam lasu. To są dojazdowe do pól. Bardzo proszę, ale z tego co zrozumiałem, to że pan powiedział, że już się tak budżet wyczerpał, no to cię pan skarbi już dokręcił do kurek do Kołporu? Ale tam na Las Poręba? Tak. Ale to tam było zrobione przecież. Ale jak panie sekretarzu, ja powiedziałem jak było zrobione i mogę powtórzyć te słowa, ale nie chcę tu zabierać jeszcze raz. I prosiłem tu za kolegę Mariusza w piekarkach o wysypanie. Ja tam było zapisane minimum trzech przyczep w jedną dziurę. Pana z tego, drogomistrza pytałem, mówi panie Józefie zrobione. Podjąłem decyzję, podjechałem, no panie sekretarzu. Bardzo proszę, szanowni radni, to co ja mówię, szanujmy się naprawdę. Gdy ja powiedziałem o trzech przyczepach żwiru, to nie powiedziałem o dziesięciu, tylko o trzech. Ale jak jest przywieziona zamiast trzy jedna, no to słuchajcie, jak jest załatanie dziury. To jest tylko tak posypane, dla ozdoby, że było, tak, ale dziura była, jest i istnieje. I więc, proszę, ale proszę, panie wójcie, chyba tu każdy z nas robi te same słowa, używa, nie będziemy sypać 10 tam, gdzie nie potrzeba. Ale jak jest potrzeba, przewidywalnie 3 przyczepy, czy 4, czy 1, czy 2, trzymajmy się tego i do końca zróbmy to naprawdę. Wiele spraw jest do mówienia, ale już nie będę tu przeciągał, bo każdy chce... trzeba odnotować. Popieram, szkoda paliwa pana Józefa, który jeździ i sprawdza. Ale panie mówicie, tu jeszcze kolega powinien nie przewodniczący poprzeć. Bo no, sołtyska z pracy, panie wójcie, no w kierunku tam do tak. Ten kawałek, no też prosi o litość, mówi, ja przywieźcie jakiegoś grysu, czy żwir tam ci nie nadaje, bo na kamień nie ma co sypać. Znowu, no nie dziękuję, bo ja ruszę się. Aha, no to proszę. Proszę bardzo. Ja dziękuję. Proszę bardzo.
Myślę, że sprawa tego żwiru będzie załatwiona, tak? Zrobi. Dobrze, proszę. Nowy budżet już środek. Radny Gawrowski. Ale może ja zasypać się. Taki jeden wniosek, panie sekretarzu, może do pana się odniosę. To, co już mówiłem na komisji budżetu na poprzedniej, to, co Mariusz wspomniał o tym, żeby umieszczać taki zakaz tam, zakaz, jak ty to wyszedłeś, zaświecania na przystankach, to ja bym jeszcze prosił o dodanie zakaz przywieszania reklam. To, co mówiłem na komisji, bo jest, mamy bardzo dużo tych reklam na tych przystankach, a gdyby taki zakaz był, to może niektórzy... Proszę. Będzie jeden z drugich. Dobrze, jeden z drugich. No, taki zakaz, zaświecania i przywieszania reklam. To zrobimy, no zobaczymy, jaki będzie. Dobrze. To wszystko? Ja dziękuję. Panie Andrzej, nie ma pytań, tak? To ja, moment, ja jeszcze... Aha, dobrze, bo to będzie nie do sprawozdania. Ja mam pytanie. Czyli proszę bardzo, teraz następny punkt. Ale przypominam ci ja, że miałeś poprzedni. Tak, ale będzie to sprawa różnie. Teraz, ja zacznę. Także ja nie zadawałem pytań, to w sprawach różnych. Ja zacznę może. Od siebie zacznę, także muszę poprzeć tutaj pana Józefa i rzeczywiście prosić, rozmawiałem już tu ze skarbnikiem, naprawdę praca, jest mi wstyd, że jestem radnym z tej miejscowości. 8 lat dosłownie wieś zapomniana. Nic się na tej wsi nie zdarzyło. Naprawdę wstyd i tylko spokój tych ludzi chyba mnie ratuje. I spokój sołtysa jeszcze. No dobry, tak nie bardzo, bo pani sołtys różnie wytrzymuje. I naprawdę musimy coś zrobić, bo to są też ludzie i mieszkańcy, podatnicy. Z zupełności ma pan rację, dlatego droga w przyszłym roku w pracy będzie już za skośną. Tak, ale przynajmniej ta prośba, która tych mieszkańców jest, którzy, proszę o ciszę, którzy dojeżdżają na tą drugą pracę, ten odcinek tu, o który cały czas mówimy, w kierunku Cisowej, tak? Dobrze mówię, w kierunku Cisowej, no niestety musimy tam trochę tą przejezdność poprawić. Ludzie tam robią zawieszenia, po prostu tam są dziury straszne. I tam trzeba dowieść jakiegoś, nie wiem, posłuki, znaczy posłuki, chodzi o kamień, czy żeby to po prostu... To jest, wiecie państwo, ten problem, trzeba coś dowieść. Nie, to jest wysypana kamienia. Ale no, nie, te dziury trzeba uzupełnić, po prostu do tego się nie da. Już nie chcę mówić i o tej drodze nowej. To tyle daje, co... Jeszcze ta droga też... Panie przewodniczący, tu powiem rację, bo my tak będziemy dosypywać, robię się zapełnił, a w drogach i tak będą dziury. No niestety, to trzeba znaleźć pieniądze, żeby pokryć to asfaltem. Powiem, że musi być coś kosmicznego, bo samo skierowanie to jest takie, zapychanie tą drogę do Cisowej, ma pan rację. I ta droga jeszcze też, mówię, przypominam, co tutaj... Cały czas łączy pan Józef mówi, że ta nowa droga wybudowana od Dąbrówki do Majkowa, no naprawdę no, przejezdna jest, nie będziemy, ale dziura na dziurze. Ale już dobrze, przejezdna jest, bo była nieprzejezdna. Tak, dosłownie, była nieprzejezdna, jest przejezdna, ale to nie wygląda na drogę, która jest zbudowana rok temu. Dobrze, proszę, nie będziemy, bo jest okres świąteczny, przedłużaj, proszę bardzo. Po kolei. No to już jest, pan Olejnik już nie ma pytań. Dobrze. Panie wójcie, po kolei to zaczynam z pytaniem. W roku 2014 kończy się pozwolenie na obwód oświetleniowy, który był w Mzurkach. Na odcinku to tam było pozwolenie ze starostwa od Domu Ludowego do, bodajże do pani Woźniak. Ja tam wspólnie z panem sołtysem żeśmy obeznali ten teren, rozeznali i uważamy, że jeżeli się dołoży tam ze 2 lampy, to można zrezygnować z budowy. Wiadomo, postawienie słupów są to koszty i gdyby można było wystąpić z wnioskiem o dołożenie lampy Mzurki 29 pani Woźniak, jedną lampę, a pozwolenie kiedy wypada? No nie pamiętam terminu, na pewno w przyszłym roku się kończy. To na pewno to będzie i pomyśleć w dołożeniu drugiej lampy na skrzyżowaniu tutaj dróg, które idzie w kierunku Mzurek, do miejscowości w kierunku Drużbic, na skrzyżowaniu. Drugą lampę, żeby bardziej oświetliła, tam są i myślę, na skrzyżowaniu? U drogi, jak jest domu w kierunku pana Sadysa? Tam gdyby rozłożyć, dołożyć. Nie. Drugi punkt, prośba też tutaj do pana wójta o przeczyszczenie przepustu przy posesji pana Zuzańskiego. Znaczy nie, Woźniki, pan Zuzański, jak się na Stradze wiedzie.
Tam starostwo rowy wykopało przy tej drodze, drzewa usunęli, wycięli, jest wszystko dobrze. A przewóz z której idzie? Nasza powiatowa, tak, ale ta woda przepływa też na drogę gminną, zalewa i to zezwie. Trzeba do starostwa. Ale to jest przepływ gdzie? Na drodze powiatowej. To jest, w drodze powiatowej jest u drogi. Woda przelewa się przez naszą drogę. Przez drogę naszą, naszą drogę. Tak samo przelewa się na posesję. Starostwo międzyrodowe, wyczerpowe, wyczerpowe. Starostwo musi mieć przecież poczekaj. A już masz teraz o przepływ, który jest w drodze powiatowej. To ta woda się przelewała do pana Zuzańskiego. Pan Zuzański wielokrotnie tu interweniował i ta woda też w okresie zimowym przelewa się i niszczy drogę naszą gminą, która biegnie od Woźni do tutaj. Także tak mówię, że to nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Jakiś pomysł trzeba. No tak, ale ta woda jest w Woźnikach, tak? To jest no, koniec Budkowa, ale pan Zuzański mieszka w Woźnikach. Tak. Ale to jest droga w odcinku Burków Sladze, ten był drogi, panie wójcie. No trzeba to rozeznać. Rozeznać, no być może tak jak z Obrzężowem, no bo starostwo coś zrobiło w tym temacie, naprawdę. Rozeznamy. Jak przepływ w drodze powiatowej, drodze wyjątku, proszę. Zarządczy drogi. No tylko, że woda wpływa, niszczy naszą drogę, zalewa posesję mieszkańca naszej gminy. Oczywiście, no wszystko się zgadza, tylko że to wzajemnie się wszystko uzupełnia. Przepływ w drodze gminnej, powiatowej, rowy, jedno z drugim działa. Jakieś porozumienie, tak na zasadzie, jak to znaczy, panie Mariuszu, jeżeli to będzie prosta sprawa, to nie będziemy się tutaj bawić w jakieś tam porozumienia i tak dalej, jak się to łatwo da przeczyścić. Byłbym wdzięczny, myślę, że tam nie skomplikowane. Chyba, że będzie temat skomplikowany. Pan to mówi, że jest skomplikowany ten problem. Proszę bardzo. No dobra, odnotowany drogomisz przyjdzie. Władza rozezna sprawę. Mówimy o lampach, tylko taka była prośba, tutaj często mi przypomina, że tam idziemy do gminy, taki podatnik nasz gminny, pan Błaszek, który działalność prowadzi, co mieszka w Bogdanowie, to tam, no mówi, że podatki płaci sporo, te lampy się też prosił, bo też jedną, czy, no jedną chyba tam, czy nie wiem, w ulicy tutaj, czy na drodze powiatowej to jest. No do tej pory tam się nie może dopukać i druga rzecz, a miła, tam się też samochodowa nie rzecz. On ma lampę swoje, bo nie ma lampy z publicznego, tylko ma tam lampę ze swojego, no zasilno ze swojego jak gdyby. Skoro się już sekretarz nie ma takiej dobrej chęci do zapisywania, mało kiedy się nie zdarza. No nie do chęci do zapisywania. Chęci. Proszę Państwa, ja chciałem Państwu dzisiaj pokazać, ile jest podań na takie sprawy. No jest, oczywiście. Wójcie, to samo ludzie się zwracają do nas, jako do radnych, z sołtysów, no i próbujemy to przenosić. I równolegle piszą do nas. No oczywiście. Ja nawet sam mówię, piszcie od razu. To są te same słowa, panie Józefie. Proszę bardzo, kto ma jeszcze jakieś pytanie? Wszyscy? Proszę. Ja miałem mieć teoretycznie jedno pytanie, ale z uwagi na oświetlenie, które koledzy tu poruszali, zadam drugie pytanie. Już od paru lat ja prosiłem o możliwość jakiegokolwiek oświetlenia domu ludowego Krzyżanowa. Ja wystąpiłem nawet taką inicjatywą, że za energię elektryczną będzie już płacić się ewentualnie spać. Proszę Państwa, w projekcie budżetu jest 40 tysięcy złotych na ten moment na oświetlenie. Natomiast zapotrzebowanie jest na 400 tysięcy. Ale no, tutaj w Krzyżanowie na słupie wystarczy, no nie wystarczy. Stoi słupa. No to z sali pociągnąć. Czyli skierować na oświetlenie. Kolejna rzecz, już bardziej do pana burmistrza, żeby sobie ewentualnie zapisał, bo szanowni radni, w tej sesji słyszymy o sprzątaniu przystanków, sprzątaniu terenu. Ja już tyle razy mówiłem o sprzątaniu przystanków w Krzyżanowie. Dzisiaj była powiedziana sprawa opróżniania koszy na tych przystankach. Czy przystanku w Krzyżanowie naprzeciwko sesji numer 31 nie było i nie ma żadnego kosza? Trzeba dołożyć. Ale to jest naprzeciwko sesji 31 na 200 przystanków. Na przystanku. Nie ma żadnego kosza. Na pewno. Nigdy nie był.
wszystko, panie Wiesławie? Tak. Proszę bardzo. Pani Sala. Ciągniemy te śmieci, to ja chciałabym się dowiedzieć, bo koleżanka nawet przyniosła kalendarz, kto był pomysłodawcą, żeby śmieci były ostatnie dane 5 grudnia, a teraz 22 stycznia, czyli to są 2 miesiące tak naprawdę, gdzie jest okres świąteczny, gdzie no po prostu nie wiem, gdzie te śmieci wyrzucą, bo jest cała pola zarzucona. Przykładem, to jest mamy na miesiąc jakby do tyłu, prawda? Przykładem tego można by się zrobić spacerek za Gopsem, Polacz to Polska.